Dzień dobry, witam Państwa w mojej kuchni. Tak naprawdę nie jestem w mojej kuchni, jestem w kuchni Patrycji. Ejo! Jakie już wariacje w temacie kuchni śląskiej robiliśmy? Robiliśmy śląskie angielskie śniadanie, była śląska pizza, był śląski burger, testowaliśmy też gotową śląską pizzę, śląskie warzywa na patelnię. Zdawałoby się, chyba już wszystkie kombinacje żeśmy przetestowali, a jednak nie. Bo zostało nam jeszcze jedno dziwne połączenie, czyli śląskie pierogi. Pierogi przed 45 roku na Śląsku nie były znane. Ślązacy nie znali takiej potrawy, pojawiły się tutaj dopiero razem z Polakami po wojnie. Ale my połączymy tak bardzo polskie, ikoniczne danie jak pierogi z kuchnią śląską. To będą to pierogi drożdżowe, także na ciasto będzie nam potrzebne mąka pszenna, będzie nam potrzebne mleko i będą nam potrzebne drożdże oraz trochę oliwy. Pierogi będą śląskie, ale drożdże są lwowskie. Ale widzicie, Bytom, takie górnośląskie miasto, gdzie po II wojnie pojawiło się bardzo dużo kresowiaków, lwowiaków, także no wszystko się tu po prostu idealnie do siebie pasuje. Zaczynamy od zrobienia sobie ciasta, bo one potem będzie musiało trochę podrosnąć. Za farsz, w zasadzie przy śląskich pierogach werciłoby się bardziej tak po śląsku powiedzieć filong, wezmiemy się potem. Oczywiście proporcje robione są na tak zwane oko, bo po to Pan Bóg dał oczy. Tyle mleka mniej więcej, połowa tych drożdży, czyli 50 gramów i 2-3 łyżeczki cukru. Żeby nam się te drożdże lepiej i szybciej rozpuściły, mleko możemy sobie trochę podgrzać. Oczywiście ono nie może być za gorące, bo to nam zabije nasze drożdże, a my nie chcemy mordować drożdży. Wkruszamy do mleka, karmimy cukrem i mieszamy tak, żeby się rozpuściły. Drożdże mamy rozpuszczone, dosypujemy po trochu mąki i znowu mieszamy, żeby to wszystko nabrało fajnej konsystencji, żeby nie było jakichś wielkich grud. I to jest nasz zaczyn i go zostawiamy sobie w ciepłym miejscu na chwilę, żeby to wszystko zaczęło pracować. Jakaś duża miska, żeby nam się wygodnie w niej wyrabiało ciasto. Pół kilo mąki, oczywiście na oko. Jak chcecie, to wy sobie poważcie, mi się nie chce. Minęło może ze 3-4 minuty. A tu już menisk wypukły. Musiałem te drożdże rozłożyć do dwóch szklanek, bo już ich się tyle zrobiło, że dosłownie przestały się mieścić. Wywalamy to. Wszystko dokładnie. Zero marnacji. To są drogie rzeczy. Zresztą obecnie już nie ma w Polsce tanich rzeczy. Potrzeba jeszcze troszkę ciepłego mleka. Ja akurat sobie poprzelewam w tych szklankach. Także jeszcze resztki tego zaczynu wypłuczę. Przy okazji ostudzę mleko, wlewamy do tego, co tu mamy. Jedziemy! Polej mi dwie łyżki na razie po tym fajnie. O! O! I jedziemy dalej. To jest mózg naszej operacji. Do michy, w ciepłe miejsce przykryć i niech sobie rośnie. Z godzinę. Czym te pierogi będą wypełnione? Mięso wołowe, mielone. Wołowe musi być, takie jak na rolady. Cebulę, ogórki kiszone, bardzo dobre, musztarda. Ogóry kroimy w drobną kostkę. Ogórków styknie, teraz cebula. Myślę, że na tyle ogórków i na tyle mięsa jedna też powinna starczyć. Zaraz będzie płacz, bo takie drogie. Teraz tak. Mięso to sobie przesmażymy, delikatnie zeszklimy, zarumienimy cebulkę, ogóra nie ruszamy. Trochę oliwy, rzucamy nasze mięso, sól, pieprz kolorowy, trochę papryki słodkiej, odrobina ostrej chili cayenne. Dziękuję. O matko. Mięsiwo przesmażone. Przewalamy do michy. Ja pierdzielę. Podpaliła mi się patelnia. Na tym tłuszczu zeszklę sobie cebulę. Wystarczy. I cebulę możemy wrzucić do mięsa. Do tego pozostało dodać ogóry. Testujemy. Na pewno trzeba dosolić.
Pierwotnie chciałem do tego farszu jeszcze dorzucić kapusty modrej, ale jak z kuli tego, żeby tutaj dorzucić 5 łyżek kapusty, miałbym kapustę szatkować i potem ją dusić 3 godziny ze szprykami i tak dalej, to wpadło mu to w życi. To sobie zostawiamy na trochę w spokoju. No i za chwilę będziemy kulać ciasto. Podsypuję sobie blat mąką i wywalam nasze ciasto. Przejabiam sobie je jeszcze i jedziemy. Ostatnie ruchy i wór suchy. Biorę coś o takiej powierzchni, jaki bym chciał, żeby ten pierog był duży. No. Musztardinio. Cienko. O, nawet za dużo. Cienko szmaruję. Łyżka naszego farszu. Teraz go trzeba bydlaka jakoś zacisnąć. Ciasto jest grube. W tym przypadku dobrze sobie te końce ścisnąć jeszcze lekko widelcem. I pierwszy zawodnik gotowy. Aż mi się z tego lepienia rozładowała kamera. Całe szczęście Patty pożyczyła telefona. Dwa giganty. No myślę, że jeden jest tak za trzy przynajmniej. No i co? Teraz jeszcze posmarujemy je jajcem. Jedne jajco. Czepać. I tak pięknie pojajcowane pierogi, bydlaki do pieca. 175 stopni, 20-25 minut. Myślę, że ciasto jest takie grube, szczególnie na tych bydlakach, że 25 na pewno. No i... Nara. Ram-pam-pam. Pomarszczyły się jak stary człowiek. Można było je powstrzymać może chwilę dłużej jeszcze, żeby zrobiły się jeszcze bardziej rumiane, ale ja już nie mogę wytrzymać na tym szerokokątnym, jakie ja mam długie ręce. Jednego takiego maluszka z brzegu zaatakujemy. Proszę bardzo, jest mięso, jest cebula, jest ogórek, jest musztarda. Gorkie, chrupkie, bardzo dobre. Bardzo dobre połączenie. Pieróg jest to o tyle wdzięczny materiał, że możecie do niego wsadzić w zasadzie wszystko i tak będzie super. Niegodę się z pełną gębą, no jak będziecie jeść, to dowejcie pozor, bo są driny, są pieruńsko-górkie. To była moja śląska wariacja na temat pierogów. Polecam, smacznego, zapraszam. Bam! Kończę jeść tego wielkiego i już chyba nie zjem ani jednego małego. Patty, a ty jak tam?